Dzień, dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i po bardzo, bardzo długiej przerwie widzimy się ponownie w grze Inscryption. No i tak, powiem wam szczerze, nie pamiętam prawie nic, co się tu działo, jak się działo i o co tu chodzi. Jedno co to, że jesteśmy w mechanicznym, robotycznym, holograficznym miejscu. Mamy takie karty. I tak, co ja wstaję? Dobra, w sumie nie wiem. No i że tak, że mamy tutaj coś do zrobienia i ostatnio coś się udało zrobić, ale nie pamiętam o co chodziło, więc powiedzmy, że po prostu jakoś nie kojarzę niczego, to będę chodził tutaj tak jak jakiś idiota może. Tutaj co? Ja bym to jakaś walka nagle się pojawiła. I przez chwilę tu przyłożyłem i niczego nie było, nagle tutaj walka? Chyba nic nie rozumiem, ale dobra. Mniejsza z tym, a tak, i tak. Wow. Mocna tura pierwsza i tak przegram? Czyżby? Nie, mam nadzieję, że nie. A, dobra, 1 na 2. Mamy energy botca. Nie, nie potrzebuję energy botów teraz, szczerze, aż tak bardzo. Postawimy po prostu kolejnego empty wesela, które teraz są drugą ciekawe. Nie kojarzę, żeby miały takie rzeczy, no ale najwidoczniej kiedyś jakoś gdzieś musiałem to zdobyć wszystko, więc no, fajna sytuacja. No, tam pokonany i jaka jest sytuacja? No, nieciekawa, więc dociągnijmy jakąś kartę stąd i minimalnie za późno. Dobra, energy bot tutaj shield latcher. Idealnie. Dobra, kolejność. Nawet zapamiętałem o takich funkcjach, więc jestem z siebie dumny. Dobra. Energy bot. Daj proszę tarczę tutaj. Okej, super. Udało się. I teraz tak. Mamy pełną energię, więc możemy ciągnąć tu spokojnie. I wygrywamy. Powoli. Dobra. Okej. Niech będzie tutaj. Sniper bot potrafi pokonać każdego. Idealnie. Więc tak. Niszczymy empty wesela. Sniper bota tutaj. Ciekawe tylko, czy to odda, czy nie. Szczerze, ciężko mi stwierdzić, więc czy chcę zaryzykować? Tak, zaryzykujmy. Tak, oddaję nawet na odległość. Mimo wszystko jednak wygrana, więc jej. Udało się. O, a teraz nie ma. Teraz nie ma. No, ja nie rozumiem, co tam się spsuło i czemu się spsuło, ale tak, ale się spsuło. I dobra. Co to jest? What the fuck is this? Nie rozumiem. Ostatnio tutaj tego nie było. Ale tak, znalazłem to stare zdjęcie, kiedy... Czym znalazłem, bo nie jestem pewien, o kogo chodzi, ale Eli i ja byliśmy... pierwszy raz zdobyliśmy... Byliśmy, jak mówię... W Aquarmanach, nie wiem, Aquaromans, nie jestem pewien. Guild Gladiator, czyli albo Guild Gladiator, albo to jest w sensie jakiś, powiedzmy, skrzelat Gladiator. Świetnie. A ona to była Youth Sister. Nadal nie rozumiem, o co chodzi i czym to tu jest, ale tak. Nie spodziewałem się, że archiwista odkopie to. Ten plik, to coś. Dobra, nic się nie zmienia, więc można chyba iść dalej. Ale jednocześnie okej, ciekawa sprawa, bo teraz możemy biegać po świecie i szukać jakichś takich tutaj znajdziek pogubionych. Nie wiem, czy to dużo zmienia, czy ma duży wpływ na cokolwiek, ale... Tak, możemy pochodzić. Co to jest? My nie pamiętam. Wybierz jedną. Jako, że nie jestem pewien, o co tu chodzi, to pozwólcie, że wybiorę to. Zobaczymy, czy to jest coś dobrego, czy nie. A to nadchodzimy. Okej, dodawanie funkcji. Dodatkowa energia, nope. To fajne, ale nope. Oj, tak.
teraz mam kogoś, kto będzie mógł atakować w dwie strony, jeszcze ubijał wszystko. Czy to dobrze wygląda? No oczywiście, że dobrze. Dzięki kalkulatorze. Bo niestety tak nie pamiętam, jak się gość nazywał. I teraz tak, jesteśmy tutaj znowu w jakimś dziwnym miejscu. Tu pułapka jakaś zamknięta. Tu jest studnia. A się zepsuć? Chyba nie. To tak, jeśli się nie da zepsuć, to tutaj, tutaj i... A. Nic tu nie ma. A tutaj coś jest... Nie, też nic. Też nic. Dobra, to zobaczmy tylko, co to jest. Jeszcze. To jest fajna rzecz. Dokonam przeciążenie jednej swojej karty. Dostanie buff ataku. Ale jeśli zginie, to przypadnie na zawsze. O. Jeśli zginie, przypadnie na zawsze. Smutna sprawa, ale... Jest takie ważne, ale... Są tutaj rzeczy, których w sumie aż tak nie potrzebuję już. Pokrył Energy Bot, więc... Dostanie. A, to jest tylko plus jeden do ataku. To nie jest aż takie wspaniałe, jak myślałem. Chociaż... Chociaż tak, czy zrobienie Energy Bota 1 na 1 jest czymś... Nie, dobra. I tak musimy się pozbywać powoli kart, które nie są aż takie potrzebne, więc... Zrobię to. Ewentualnie będzie nam pomagał trochę, jak... Padnie, to padnie. Zrobiono. Teraz nie pozwól mu zginąć. Okej. Ciekawe, ciekawe. Nie, nie wstawaj! Ciągle zapominam, że nie można. I w sumie jak tutaj sprawdziliśmy wszystko i w sumie tu nic nie ma, to... Tutaj może? Polećmy sobie. I zobaczmy, co tam się dzieje. Tu, tak. Tam potem góry. Bo w sumie... W sumie to mnie tam nie było od dłuższego czasu i... Widzę, że tam jakieś coś się dzieje. A, okej. Okay. Czyli takie coś, ale nic z tym nie mogę zrobić. Typowe. I kurczę, mam nadzieję, że... Jeszcze pamiętam jakieś takie ważniejsze rzeczy, które tu ewentualnie mogły się dziać. Jeśli nie, to będzie kiepsko i... O. Być różne takie rzeczy. To jest ulepszenie. Tutaj nie wiem, co to ma znaczyć. Dobra, to już wiem, ale... Łapa. A zobaczmy, co robi łapa. Poza tym, że zabierze mi całą gotówkę. Wybierz jedną. Wybierz jedną, okej. Tylko co mam wybrać? Poza tym, że kartę. Niech będzie. Amebot? Chwila. Ten amebot jest za dwa. Pozwól, że to przekalibruję. A, dobra, tutaj. Dobra, każdy jest za dwa. Więc jeszcze raz. I. Okej, dobra, czyli tutaj znowu mamy tą taką przemianę w bestię. Dobra, w sumie ameboty są takie 2 na 10, tak to... Takiego ewentualnie, żeby zmienił się w wonusza i coś dobrego możemy sobie stworzyć. To nie mogło być poprawnym wyborem, przynajmniej nie mogło być prawidłowe. Zaśmę już krytykuje ten... nie wiem, jak się nazywa, ale mniejsza i jakaś postać. A. Okej, okay. Naprawione. Możesz iść w swoją stronę. Znaczy Mary, nie jestem pewien, o co chodzi z tym Mary Way, ale tak, czekaj, nie jesteś ten taki Mary, nie wiem, czy to radosny, pewien, czy coś takiego. Naprawdę nie jestem pewien, naprawdę. Ja też jestem ostatnio rozkojarzony, to tym bardziej mój angielski będzie jeszcze słabszy, ale tak. Bycie pionkiem w planie tego androida nie jest dla ciebie? Przeładowuję matrycę osobowości. To jest naprawione. Naprawione. A i tyle. Nic więcej tu nie ma. Szkoda. Ale dobra, mniejsza z tym. Idziemy na bitwę. Jej. A, mamy... Tego przemieniającego się amebota, który jeszcze jak zginie, coś dokona detonacji. Dobra, co tu mamy jeszcze? 3 na 1, wkurzający. Okej, idealny na MTV. Nie będziemy musieli się niczym przejmować, więc.
dzwonimy. To wchodzi. Jedno się ginie, super. I tak, wezmę to. Bo tutaj też możemy dzięki temu idealnie zarzucić jedno i drugie. W sumie tak. A nie, nie, przepraszam. Przepraszam, możemy rybobota nawet wrzucić. To tak, rybobota, który będzie atakował rybą. Piu, okej, fajnie. O nie, 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 nie. Tak to wyglądać nie może. A, będziemy mieć teraz 4 energii co najmniej. Nie zmienia to jednak faktu, że robimy tak, żeby tylko się pozbyć tamtego gościa. To też możemy w sumie wystawić. Nie jest może najmądrzejsza, ale czemu nie? Przynajmniej będziemy mieć prędzej do wygranej. Jej, mamy wąsza. A teraz pełną energię, to poproszę coś dobrego. O tak, double gunner. Super. I mógłbym użyć się baterii, żeby jeszcze tutaj teraz naładować wszystko, ale nie ma co. Kosztem, powiedzmy, tej jednej śrubki więcej, czy ile tam by było, to coś nie opłaca. Marnować przedmiotu, który nie wiem, kiedy uda się odnowić. Ale je, idziemy i... kolejna gwiazdka nad głową? Niedawno miałem 2, teraz są 3. Okej, tu jest jeszcze jakiś znak zapytania. A tu jest śmietnik, a tutaj... coś innego, dobra. Więc pójdźmy, zobaczmy... O, kolejny jakiś plik. Okej, czyli to... Nadal to trzeba stwierdzić, to na pewno dziewczyna, co i ciężko stwierdzić, ale okej. Kolejne zdjęcie L i mnie. To było do szkoły, ale pamiętam, że to było dosłownie chwilę po tym, jak wygraliśmy ten turniej razem w kraju komiksów czy jakiego. Powiedzieliśmy mamie i tacie, że to było... Okej, Spelling Bee, czyli nie wiem, czy to było jakieś takie... powiedzmy, w roku słów konkurs literowania, wymowy, coś jakiego, nie wiem, mniejsza, ale zobaczmy, co my tu jeszcze mamy, bo to było chyba znowu ulepszenie. Wiesz, co zrobić. Dobra. W sumie, co byśmy tu mogli jeszcze ulepszyć? Może jego? W sumie. Zobaczmy, co jest, zanim będziemy tak bardziej, ale tak, okej. Możemy dać mu blokowanie lataczy, podwójny atak. Albo... o, inne rzeczy. Dobra, podwójny atak. Jem, podwójny atak się opłaci. Pamięć tej jednostki już więcej nie pomieści. Okej, fajnie. Nasz robot będzie jeszcze potężniejszy, tak dziwnie go nazwę. A teraz zobaczmy, co robi śmietnik. Jej. Zniszczysz teraz jedną ze swoich kart. Nie bądź idiotą. To jest dużo lepsze niż dostawanie nowej. Powoduje, że twoja talia jest bardziej jednolita. I też daje ci pieniądze za to. Którą chcesz zaśmiecić, tak, usunąć i zaśmieciować. Mógłbym jednego z tych tutaj, ale nie, bo ten się zmienia w wilka, co jeszcze jest okej. Okay. Ten zginie i tak sam z siebie, co... Z tych wszystkich w sumie rzeczy, które tu mam, to może tego amebota. Okej, 4. Robodolce, czy co tam było, nie było. Zdobyte, jej. I w sumie fajnie. W końcu mogę się pozbywać jakiejś karty. Na kilka sposobów nawet. I to jest tak, tutaj za to, jej, bierzemy nową kartę. Shieldbot. Najlepsze wybory, jakie możemy tu mieć. Drogi, nie najpotężniejszy, ale przynajmniej ma tarczkę, co powoduje, że, wiecie, przeżyje atak największego dziadostwa. I tak, sruwak albo automaton. Sytuacja nie jest najlepsza, ale w takim wypadku pozbywam się automatona. I gdybym miał jeszcze coś za jeden, to bym mógł też to dostawić, ale niestety nie mam, więc... No, niestety. I kolejny suwak oraz kolejna... czym suwak? Sruwak i kolejny automaton. Co powoduje, że tak... tutaj tak. I teraz tak mamy 3. I tutaj tak. Zestrzelimy sruwaka dzięki temu pięknie. O, i tam coś znowu się dzieje. Zab, zab, wik, tutaj. A, zajmijmy się biznesem. 4 na 11. Niebezpieczny dziad. Okej, jeśli tego się pozbędę, to on tu wskoczy, więc będę musiał się przygotować na to, żeby mieć tam obronę.
Okej. Okej. I teraz, o tak. A, nie mogę jeszcze. A co, zagramy to tak. I okej, ty się pozbywasz tego. No, on wchodzi. Niestety. Ale z drugiej strony, czy tak bardzo niestety, mogę robić najlepszą rzecz, jaka istnieje, czyli ciągle zagrywać tutaj empty wesele. Żeby tutaj go przyblokować. No, tak chyba nawet będziemy robić. Wiem, że trochę to... głupie, ale... ale tak. Mhm. Kolejny empty vessel, byleby tylko nie przegrać i... okej, tam nie ma sruwaka, czyli nie będzie aż tak źle. Bo akurat się rozbiło energy bota. Dobra. Pora to znowu aktywować, będzie dobrze. O, i jaka sytuacja? Prawie przegrywamy. Teraz zaryzykuję bardziej, wezmę jeszcze jego. I teraz tak. Ten bot tutaj. Okej, niszczymy jednego wesela. I tak, nie mamy energii, to trudno, użyjemy tego. Zarzucę to. I wygrywamy. Moje... I teraz nie wiem, czy bardziej to usterki, czy rany. Bo ciężko powiedzieć mi, czy to wiecie, jest żyjący, czy bot. Ale załóżmy, że bot, więc moje usterki są zbyt poważne, czy są bardzo poważne. Ja powinienem przejść na emeryturę. Okej, i tutaj tak. Przy okazji achievement Grim Bounty, który jest za pokonanie łowcy nagród poziomu trzeciego. Wow, ważna sprawa. I teraz tak, co byśmy mogli tutaj wziąć w sumie? My od tego zginiemy, nie zginiemy, więc możemy tak zrobić spokojnie i chyba nawet może to ugramy? Tak, ugramy i to z przebiciem trzykrotnym. Super, udało się, jej, jesteśmy wspaniali. Coś, okej. Moje przedmioty się odnowiły. A te boty nie będą już wracać, są permanentnie wyłączone. Jakaś wyłączona brama? A o co tu chodzi? Czego chcesz? Jestem tylko inspektorem. A ty dałeś mi... dużo plików do sprawdzenia. Chcesz przejść przez tą bramę? Spróbuj dokonać inspekcji tego dysku satelitarnego, bo na przystup, czy u stóp wieży czardziejskiej, czy wieży maga. Okej. Okej. No to idziemy tam i co jest? Tak, a nie. Tak, zapomniałem pewnej rzeczy. Miałeś nogi, wstań i przynieś ją. Jest w pokoju przetapiania. Lata powyżej maszyny przetapiającej. Nie pozwolę ci dalej iść, dopóki tego nie będę miał. Okej. Okej, cokolwiek to jest. Dobra, to nie tutaj. To gdzie to tak naprawdę jest? Nie tu chyba. Ale nie, to nie jest istotne. Co teraz? Nie pamiętam do końca, wiecie czym. Był pokój przytapiania. Okej. Chyba nie rozumiem, o co chodzi, wiem tylko, że wcześniej to nie działało. A teraz patrzcie, nagle coś można tu robić, jakieś drzwi, jakieś inne sekrety, tajemnice. I w sumie... a, dobra, drzwi się otworzyły, jej. Super, mamy drzwi. Coś się tutaj... zgliczowało? Okej, witaj. Ból, znośny. Ciśnienie
tych rur, które mnie otaczają, a jest przyjemne. To i wiedzę, że pan czy mistrz jest blisko. O tak, mistrz jest blisko. Czuję jego obecność. Ten robot will ride the day. Nie wiem, czy to zniszczy dzień, czy tam na pewno wszystko pokrzywdzi, czy tam niedługo, nie wiem. Tak. Halo, mogę ci jakoś pomóc? Tak. Nadal boli. Okej, czyli nic więcej co nie będzie i pilar z czymś? Okej. Wydaje mi się, że może tam będę mógł coś poszukać, więc pozwólcie, że tutaj szybko wrócę i zobaczę ewentualnie. Tak. Widziałem na dole symbol śmierci. A więc dobra. Pozwólcie, że tutaj się trochę tym pobawię i poszukam odpowiedzi, bo trochę to pewnie zajmie, zanim się to ogarnie. Dobra, wiecie co? Totalnie nie wiem, co dalej. Totalnie nie wiem. Tutaj na pewno złapałem tam śmierć, a na pozostałych nie mam pomysłu. Więc na razie się tym nie przejmujmy. I teraz dwa chyba. 2 plus 7 plus 3 to jest 12. A może to nie jest 2, to może 5, nie jestem pewien, ale powiedzmy, że tak, że to jest... Dobra, to jest 5, jestem jałopem, chyba. Tak, to jest 5, prędzej niż 2. Chociaż nie... Nie, to jest 2. Ja sam już nie wiem, ale tak, to powiedzmy, że to jest 4, 4, 4... To jest 8 minus 4, 4. 2... 3 to jest 5... I 6, 11... Czyżby? Tak, dobra, jednak nie jestem już takim jałopem. Okej, wybierz emocje dla scenariuszów. Okej, dobrałeś swojego energy bota, ale masz pełną energię. Okej. Możesz zginąć od sektor drona, ale dobrałeś liby bota. Udało ci przeprowadzić wielką transcendencję. Nie. Nie akceptuję. Czyli to, że się ten nie cieszę z tego, to nie zaakceptował, no niestety. Dobra. A mniejsza mam kolejne zagadki teraz. A który. Co? Który sigil jest prezentowany? To? Okej, okay, który jest prezentowany? O, ten. Który teraz. O, ten. Dobra. A jeśli chodzi o tamto, to niestety nie wiem. Czekam na sieć. Co? Okej, dobra, cokolwiek kto chce od nas, to niestety nic z tym na razie nie zrobimy, więc... O! Znalazłem jakieś urządzonko, jej. Okej, dobra. Dobra. Jedna sprawa, mamy cokolwiek, kto to jest, więc możemy kontynuować i... Właśnie jeszcze ten zegarek, który sobie przypomniałem. O! Okej, dobra, coś była ta karteczka, jak mogłem o tym zapomnieć. Dobra, dajcie chwilę. Mamy drugi znak chyba. A nie. Było skrzydło. A gdzie trzeci znaleźć, nie mam pojęcia, więc pozwólcie, że będę cheatował. Może się uda. Chyba, że coś źle pamiętam. Albo nie mogę tego aktywować, dopóki naprawdę nie będzie odpowiedniego momentu, żebym to zrobił.
Nie wiem, które bardziej, ale... Dobra, bo może to zostawmy. Może jeszcze przyjdzie czas, kiedy będę mógł się tym zająć. I przy okazji jeszcze patrzeć, jakie to jest ciekawe. Coś. Też zwróciłem uwagę na to, że to jest w sumie już od początku, ale... No, nic nie mogę z tym zrobić, więc tak... Powiedzmy, że po prostu sobie będzie. Tak, dobrze. Pozwól, że to zaaranżuję. Tam dołączę, nie jestem pewien. To coś się świeci, kiedy masz kryształowe naczynie w rozgrywce. Twoje puste naczynia są teraz napełnione kryształami. Spójrz sobie. Ta druga. No, ja chcę tutaj ciągnąć. Gro, pozwól mi. No dobra. O. Okej. Możesz zmienić kolor kryształu, który dobierzesz. Stali. Spróbuj to, naciśnij jeden. Oczywiście wiem, że tu naciśnij jedną z nich, ale... Naciśnij jeden. Nie naciskam jedynkę i nie zadziałało, to weźmiemy to. Okej. Czy można coś zmieniać w dowolnym momencie? Czy można zmieniać, jakie kryształy mamy w tej talii? Po prostu ile jakich? Fajne. To teraz możemy zwiedzać i... O, jakieś nowe coś. Wybierzesz kartę teraz, a ja ją zgamifikuję. Od teraz posiadanie zielonego kryształu zwiększy zdrowie. Pomarańczowego zwiększy siłę. A niebieskiego zmniejszy koszt energii. A, zobaczysz. A, dobra, wiecie co, to w takim wypadku... Okej. Czyli to wszystko naraz, tak jakby się zarzuca na kartę. Fajne. Widzisz te rzeczy w rogach? Będą się podświetlać, kiedy masz odpowiednie kryształy. A, zresztą zobaczysz. A, dobra. W takim wypadku przygotujmy talię. Jak już wiem, gdzie mamy niebieskie. I ten czerwone. To zostawimy w ten sposób. Zielone wiem, że też będą potrzebne, ale na razie nie chcę. Więc zobaczmy, jak to zadziała. Czemu zaczynamy z zielonym? Ręku? Znaczy na jakim ręku? Na stole? Związany kryształami... Reaper, czyli jakby taki wyrywacz czy coś, nie wiem. Jej, mam kryształka. Fajnie. Kolejnego i... O kurczę, jaki misplay. Tak, od razu lepiej. To był misplay, to ostry misplay. Dobra. Co teraz potrzebujemy? W sumie najbardziej ze wszystkich rzeczy potrzebuję więcej energii, więc tak. Możesz nawet iść tutaj, to dużej różnic nie zrobi. Zaraz wygramy. Jej, żaden problem. Super. To? Może? Tak dużo do zobaczenia. Tak, atakuj. Lubię tego gościa, naprawdę go lubię. A nie przez to, że wygraliśmy. Więc jej. Kolejne kryształów. Skryształowanie karty. O. Dobra, będę tego może żałował później, ale. No wiesz co zrobić. W sumie właśnie. A właśnie, w sumie jego można. To będzie bardzo dobry wybór, jak tak myślę. A my tu mamy. Okej. Gotowy? Jest kryształowana czegoś tak. Nie umiem w języki, więc tak. Nie podoba mi się ten znak, a najgorsze jest to, że w sumie nie wiem, co będzie oznaczał. Więc tak, weźmy jakąś kartę i później pójdźmy dalej.
kryształowy strażnik, kryształowa karcza. Ciekawe, snajper bot już kryształowy, albo... Kryształowa karta, która daje dwa kryształy. Jak to działa? A, jak to zagram wszystkie te moje wesele, będę dostawać się obronę. Fajne. Fajne, ale wydaje mi się, że to jest lepsze. Tam w sobie stanie się 1-2. Dobra. Teraz kiedy to mamy, możemy sobie iść, zwiedzać w inną stronę. Nie przejmować się niczym i... Zepsuca. Nie przejdziemy. Oczywiście. A tutaj co mamy? Kolejną kryształifikację i... Patrz, niby tu nic nie ma, a jednak jest. Ciekawe. Okej, okay, zarobek. To może w większej ilości miejsc tak było? Bardzo możliwe. Bardzo nawet możliwe. Dobra. Dobra. A póki co, w sumie, czy ja chcę zawracać, czy może idziemy? Powiedzmy, że pójdziemy jeszcze kawałek dalej. I co ten symbol oznacza, zaraz zobaczymy. Okej. Okay. Jeśli mam być szczery, to... Nie mam zielonego pojęcia, co to może oznaczać. Więc tak... Cokolwiek to oznacza, co... Nie będzie dobrze. W sumie tak... Jeśli wezmę... Ile mam teraz energii? 3. Dobra, bierzemy stąd. Czemu zawsze musi być ten... taki... Pany? Tak. Okej. Okay. Licznik spada. A to proszę, może. Dobra, dobra, super, 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 super. Możemy rozbić. Możemy zarzucić. Okej. Okej. Okay. Jeszcze 3 energii, to... Sprawdzić jedną rzecz. Jeśli rozbijemy, spadnie mu życie? Nie, nie spada. Czyli ważne, żeby mieć chociaż jednego kryształa, więc nie trzeba mieć takich samych. I okej, okay, teraz mamy lepszą sytuację. Tak, tutaj, tutaj, tak, tak. I okej. Okay. Dobrze pamiętam, już schodziło. Lepiej się pośpiesz. Okej, okay, bierzemy to. Będziemy mieć jeszcze pomarańczowego, jeśli to rozwala. A no, będziemy. Więc możemy jego zagrać, dzięki temu, że jest wzmocniony. To jest szarż tutaj. Tak, 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 tak i... 2. Wiem sobie tą swoją dziwną minę robi. Ten... W sumie dalej nie pamiętam, jak się nazywa. Może to było wspominane, może nie. Ale totalnie nie pamiętam. A teraz strzelamy i... udało ci się. Trzymaj się przed eksplozją. Jesteś bohaterem. Czy to wystarczające? Gratulacje. I znowu ta mina. Okej, okay. I co teraz w sumie? Możemy tam iść, ale jest ten cały symbol recyklingu, czyli będziemy musieli chyba coś oddać. Tutaj jest trochę monetków, a tu... No, podróżnik. Chciałem wędrować, jak to zwał. A te zakamarki nie widzą zbyt wielu. Też przejść przez te ostrza? Okej. Okay. Jej, mamy skróta. I teraz, uwaga, uwaga. Przehandlujemy teraz. A, czy jest coś ciekawego? Jest coś ciekawego. Sentry drone. I mam mu coś oddać w zamian. Jest coś, czego nie potrzebuję tak bardzo. Szczerze, w tym wszystkim. Energy bot. Energy bot. Nie, oddam piesa. Drogi, a nie najlepszy. Energy bota za to bym sobie skryształował. Jak teraz o tym myślę. Tak, to będzie dobra decyzja. Mieć takiego energy bota skryształowanego. Patrzcie, zarzucę to na niego, będzie kosztował 1. I zależy od ilości kryształów posiadanych, będzie naprawdę mocny nawet, więc... Tak, będziemy go atakować.
nawet bez przemiany. Będzie tani, będzie mógł być wytrzymalszy. Super, w sumie tak, super funkcja. Dobra. Najciekawsze w sumie jest to, że ten jeden, którego miałem mieć po to, żeby mi padł, to do tej pory nie został zagrany. I super, kolejna karta do kolekcji. Amebot, nope. Gambound Reaper, oczywiście. Czemu by nie? 3 na 1 za potencjalnie 3 to jest dobre. I kolejna walka. W sumie to będzie prawdopodobnie już ostatnia na dziś. Aha, zagraj mnie. Dobra, co my tu mamy? 2 na 1 z blokadą chyba. W takim wypadku... tak, i Sentry Drone tutaj, to ten taki kryształowy, tak, kryształowy Sentry Drone. Super. Piu, za jeden. To wchodzi do gry. Piu, niszczy, a to jeszcze żyje. Na całe szczęście. Mało mnie to obchodzi. Właśnie, ciekawe mi, czy kolejność da się ustawić? Tak, chyba bym się sprawdzić kolejność. Barry Kaliński, tutaj. Ja zajmuję się biznesem. Ja, kolejny, kto chce mnie tutaj tylko ubić. Okej. Na razie wszystko wygląda na to, że tak, że jest kolejność dosłownie ustalona odgórnie. Jak będę ich dobierał? Okej. Chwila. Jak on działa? 10. Dobra. Dobrze, co zauważyłem. I teraz dobieraliśmy takiego. Okej. Nie, to samo mówi co ostatnio, więc pozwólcie, że nie będę tego po prostu powtarzał. Energy Bot, to ten taki, który sobie umrze na Amen. Czy chcesz, by mi umrzył na Amen od razu? Nope. Zagramy go tutaj po prostu. I zagramy to tutaj. Głównie po to, żeby po prostu nic nie padło. Dobra. W sumie empty wesela. Żeby pozbyć jeszcze tamtego. Niestety most też padł. I dobra. Teraz to może być. To tutaj i wygrana. Uwielbiam to. Uwielbiam, po prostu to naprawdę wielką satysfakcję, która przychodzi z tego, że żyję na krawędzi, mając 3 gwiazdki teraz, jak się okazuje, i nadal sobie radzę. Moje przedmioty się odnowiły. Ja te boty nie będą już więcej się pojawiać. Dokładnie i... Okej, poprawione. Można iść tutaj dalej. Gość, który tutaj mieszkał, był Major czy Major Drag. Pozwólcie, że trochę pomyślę o tym, co to oznacza. I to dosłownie teraz tłumaczę, otwieram, bo po prostu to chcę wiedzieć, bo to jest chyba istotne. Znaczy istotne, tak. Okej, mój tłumacz nie przetłumaczam. To jakiś wielki dziwak, idiota. Coś takiego można chyba najłatwiej określić z kontekstu. Cóż, no, znałeś go. Chciałeś go zastąpić. Gość miał plan na każdą ewentualność. No, to jest oczywiście... Oprócz wielkiej transcendencji. Walka albo sklep. To bym wam szczerze, szybko pójdziemy do sklepu. Co to jest? Co to jest? Halo? Ale co to jest? Mniejsze. Ja to chcę. Ale dobra, no. Skoro jest coś nowego, takiego dziwnego, to ja to chcę. To zawalczymy. Jeszcze jedną modlitkę. Bo ja to chcę zdobyć, ja się nie poddam. A czy to jest ten kryształowy? O, niestety chyba nie. A może tak? Tak, to jest ten kryształowy. Idealna pierwsza runda po prostu. Prawie idealna. Mogło być lepsza, nie ukrywam. I teraz tak. Mamy 4 energie. Co znaczy, że mogę Fishbota zagrać. I jeszcze coś tutaj, więc tak.
I teraz dobra. Jak on działa? Dobra. Dobra. Dobra sytuacja. Postawiłbym go szczerze tu nawet. Jestem rybą. Tak, jesteś rybą. To tutaj i... okej. Nie atakuję, więc będzie bezpiecznie. Wystrzeli ze swojej ryby wielokrotnie i wygrano! Tylko, że nic nie zarobiliśmy. Kurczę. Okej. Wiecie co? Ja muszę bardziej myśleć. Wiem, jaka to będzie bitwa. Ale muszę naprawdę trochę bardziej myśleć i być ostrożniejszym. Okej. Znowu takie fajne zagrania jak ostatnio, więc... zagram to bardzo podobnie. Może nie identycznie, ale tak podobnie. Jeśli tak, to wybudujmy 3 energię teraz. Mógłbym Shieldbota też zagrać wtedy. Shieldbot kontra Shieldbot. No i tak będę to resetował, uznając życie, więc czemu nie? Dobra. I teraz tak, robimy 3 obrażenia. Potrzebujemy więcej, znaczy 3 nie wystarczy na wygraną, więc dobra. Zaryzykuję z tym. Kurczę, jedna energia więcej byłoby super. Dobra. Ale dobra, nie zmieniam to faktu, że możliwe, że właśnie wygramy i to jeszcze tak, żeby coś zarobić. Jedną. Znowu jeden za mało. Ta bitwa jest łatwa, więc będę ją powtarzał, wiecie. Ale ja chcę zobaczyć, co jest to coś nowego, więc no. Wiem, że wyglądam jak idiota i niepotrzebnie marnuję swój i wasz czas, ale... Mam nadzieję, że to przeżyjecie i teraz sytuacja jest trochę inna niż ostatnio. Ale niedużo inna, więc to tak zagrywamy. I tak, Sentry Drone'a tutaj, zmieni się we wilka. Super. Wybieramy to. Ile potrzeba raz? Znaczy... 5. Dobra. W takim wypadku będę grał na przeczekanie i na ostrożność. Trochę dłużej to zajmie, ale zarobimy na pewno tyle, ile trzeba. O, teraz mamy właśnie wystarczająco dużo energii, żeby zagrać Sniper Bota, żeby zagrać Czarodzieja i... wygrana! Co by mówić, nie mówić. Jej, mogę sobie farmić po jednej monetce. Wiem, dla niektórych z was to może być dziwne czy męczące, ale mniejsza. Kupujemy to coś. Ja chcę wiedzieć, co to jest, na tym będziemy kończyć odcinka, jej. Nie wiedziałem, że to zrobię, ale... A bez zwrotów. 4-0-0. Jakie 4-0-0? Czyli 4-0-0? Czyżby? Czyżby 4-0-0? Widzicie ten kształt? Czy wy widzicie ten kształt? Ja chyba wiem, co to jest. Więcej złomu. Chcesz to? Ja chyba wiem. Okej, 13-2. Ale to nie jest 13-2, to jest 132. Więc dobra, na tym kończymy. Na tym pięknym czymś kończymy. Z naszym wspaniałym Ouroborosem. I tak, no. Nie wiem, czy jest coś do dodania. Ja prawdopodobnie sobie nazbieram dużo śrubek.
przerzucił Roborosa pomiędzy odcinkami, a póki co. To by było na tyle, więc dziękuję bardzo, no i trzymajcie się, hej hej!